Dzień dobry Pani Mamo. Przywitasz naszych obserwatorów? Dzień dobry. Nie tak. To jest taki, wiesz, pierwsze wejście we vloga. Na ogół to ja się witam na zasadzie dzień dobry z tej strony Orcia, a Wy jesteście na moim kanale, więc A teraz... Ty jesteście z tamtej strony, bez Orci. Z tamtej strony czego? Jeziora. Jak ta piosenka leciała? Z tamtej strony... Wisły? Nie, jeziora. Pasła gąski. Pasły się go. Nie, wiem, coś tutaj zaczynam dziwnie. Dzień dobry, z tej strony Orcia i Pani Mama. Witamy się na kanale. Co tam podjadasz z rana? Truskaweczka. Smaczna? Nie. To po co kupujesz, jak wiesz, że teraz będą niesmaczne? Ale w zeszłym roku pierwsze truskawki kupiłam. Były tak słodkie, tak pachnące. Mhm. To są kwaskowe. No dobrze. Pokażemy, co tu się na stole wydarza. Czy nie pokażemy? Aha, pokażemy. Moje święta to takie. Truskaweczka i laleczka. Truskaweczka i laleczka. Nie wiem, na czym to polega. Ale prawdopodobnie bardzo to, no dzieci przecież nie dorosłe, bardzo szukają ale i, to... i chcą się dowiedzieć, co jest, jakaś pani tam pisała, że jak się chcemy dowiedzieć, ale to jest... nie w tym, to w Kinder Niespodziance, a to są te biedronkowe. Bo teraz jest boom, słuchajcie, na Kinder Niespodzianki z figurkami Harry'ego Pottera. I po seriach idzie dojść do tego, w których jest figurka, a w których jest inna zabawka. Ale to nie w tym. To są magnetika biedronkowe. Myślę, że dziewczyny... Bo dla jasności, dlaczego to kupił, mama kupiła? Mama to kupiła dlatego, że święta spędza u wujka, a wujek ma przefajne dwie wnuczki w takim wieku... W takim wieku właśnie Kinder Niespodziankowym. I to się na pewno, dziewczyny będą zachwycone Kinder Niespodzianką. Gorzej z ich mamami, że karmisz dzieci czekoladą, ale no może ciotkę nie skrzyczą. Ale dzieci, które nie są za słodyczami, to wywalają. To ja widziałam na filmikach, ich te czekoladki nie obchodzą, tylko dobierają się do środka, co jest. Jasne. To trochę jak A to moje... nie to, tak? To... Tutaj też są niespodzianaczki w środku. No, chyba to, natomiast nie? tak, dokładnie tak. Natomiast teraz jest ten szał na figurki Harry'ego Pottera i to jest w Kinder Niespodziance. To jest taka seria limitowana. Ale mamo, myślę, że dziewczyny są w takim wieku, że niekoniecznie jeszcze będą kumały, że Harry Potter. Chociaż. Kamili. To już sześciolatka prawie. No, to już na pewno będzie kumała. To może jej kupię jeszcze. A to nie lepiej po prostu kupić jej zabawkę zamiast Kinder Niespodzianek? Wiesz co? Ja od czasu do czasu... To jest takie dyżurne. Dzieci zawsze. Bo ciekawe, co tam w środku. No tak. A zabawka ja to... się przyznam, że ja raz na dwa miesiące kupuję mojemu mężowi Kinder Niespodziankę. Uśmiecha się do niej jak szczerbaty do sucharów. Ale nie wiadomo, czy do niej, czy ściemia, że mu kupuję, bo to tak... Cholera wie. Dobra, pokazujemy, co na stole. O, samo się odezwało. Na ile osób gotujesz bigos i pieczesz pasztet? Chyba 12 czy 14. Więcej. Przelicz. Nasza czwórka. Wujek Anka to jest szóstka. 10, 13. 13. I... Tadek z Gośką, Tadek Gryndowski, Połczyńska z córkami. Tak, mów tak więcej, ty jeszcze Karolina powie. Ala! Daj bigosu! Nie, to nie jest tak strasznie. Nie no, śmieję się. Niemniej dużo tego. I to wszystko na pasztet i bigos? Tak. Tylko jak to skręcisz, a kirciocha przecież musi mieć zrobione kuleczki później. No tak, ale przed dodaniem przypraw i cebuli, dobrze?
A ja cebuli nie dodaję. To okej, okay, to przed dodaniem przypraw. Bo żeby... Jakich przypraw? Soli, pieprzu i majeranku. Bo to chodzi o nareczki psa. Majeranek? To znaczy majeranek może być. Chodzi o przede wszystkim o sól i pieprz. Majeranek jest okej, okay, rozmaryn jest okej, okay, tymianek jest okej, okay, oregano jest okej, okay, no ale tego nie dodajesz, więc tego się nie boję. Boję się tylko soli i pieprzu. Nie mam problemu z tym, żeby ona gotowane mięso zjadła. To można na końcu przecież. No, no, no. Dokładnie. Posolić. A tu jest królik? Tak, to jest pół królika. A możesz zrobić kawałek pasztetu bez królika? Mogę. Bardzo by mi na tym zależało. Dosłownie dwa gryzy dla mnie. Dobra. Bo to ja rozumiem, ja wiem, że to hipokryzja jeść mięso, a nie zjeść króliczka, ale to tak jakbyś dodała mi świnkę morską. Dobra. A tutaj tyle kapusty do bigochu. Bo nie wiem nigdy, a były małe paczki. Tak sobie pomyślałam, że jak nie będzie, jak to będzie za dużo, to wrzucę sobie na działkę i tam sobie kupię kaszanę. Nie będzie za dużo na tyle osób. Dobra, Basia. Ja kawę wypiję. Dopiero nie. A widzisz, nie ma co tak startować szybko w dzień. A zrobisz i mi? Tylko dla mnie bez cukru. Ale jaką białą? No, rozpuszczalną. To będę miała za śniadanie. A co zjemy na śniadanie? Kawę. Dobra, koniec. Dwie dziurki w nosie, skończyło to się. Pani mama stwierdziła, że koniec ogrywania, bierze się za pracę, a ja mam godzinę do spotkania z... Sprawdzam, co pani mama robi. Dobra, ja się... Taki... mózg mi się zawiesił. Co chcesz pokazać? To poczekaj. Nie kręcę, teraz kręcę. Będziemy na śniadanku jeść o taką szyneczkę, o taką wędzoną. Olchom pachnie, powąchajcie sobie. Wiesz co, mi ona nie smakuje. Mi nie smakuje, ponieważ jest zdrowa, jest tak naprawdę bardzo dobrego wyrobu, jest bez chemii, jest bardzo taka wręcz sucha. I czuć, że jest bez konserwantów, czuć bardzo smak taki mięsny, nie... przyprawowy, no i nie bardzo mi wchodzi. Dobra, ale dokończę mówić, co mówiłam. Idę się szybko teraz na twarzy ogarnąć, bo za chwilę mam zebranie, to znaczy za chwilę, za godzinę mam zebranie. I dzisiaj taki dzień w pracy dosyć zebraniowy, bo tak o 9 zebranie, o 11 zebranie, o 12 zebranie, z czego to o 12.30 sama prowadzę, więc muszę jakoś wyglądać. A to pracy trochę będzie wymagało ode mnie. Dzień dobry, dziękuję. Basia, jak tak? Się kawa tu skończy, to tam są kawy. Dobrze. Rozpuszczalne. Zastanawiam się, czy bardzo przeszkadza mi ta źle wyregulowana brew. Wcale nie jest tak bardzo. No nie jest tak bardzo źle, ale widzę. A wiesz, że to wystarczyło dwa włoski naruszyć, bo tam miałam taki placyk. I te dwa włosy taką robotę zrobiły. Nie lubię. Nie lubię, jak mam źle wyregulowane, ale tym razem na własną... Zjemy po pół kanapki. Czemu? Zmarnowała kawę i to całą. No dobra, idę. Pełną wody nalałam. Idę się ogarnąć. No dobra, zobaczcie. Tyle kawy mama mi zrobiła. Dla córki to tyle. Dla siebie to tyle. Tak, tak. Proszę bardzo. Już, już. Nie narzekać. A ty bez mleczka? Bez. No i widzisz, dlatego twierdzę, że taka kawa na śniadanie to jest, może nie jest wystarczająca, nie jest zrównoważona, nie jest zbilansowana, natomiast ona swoją kaloryczność ma. I jakbym do tego zjadła, nie wiem, jakąś surówkę, sałatkę i z kawałkiem na przykład gotowanego jaja, to byłoby dosyć pożywnie, ale mi się nie chce gotować, nie chce mi się robić nic. Nie no, ja ostatnio wam powiem, że jestem w czarnej dupie z odżywianiem. Przytyłam ostatnimi czasy i to bardzo dużo. Nie czuję się dobrze sama ze sobą. To też był powód, dlaczego często miałam takie, że nie biorę, nie nagrywam.
Nie powinnam o tym mówić, bo wiem, że są osoby, które to wykorzystają i będą mi dokuczać, tylko z kwestii tego, żeby podokuczać i żeby mieć z tego frajdę. Natomiast myślę, że trzeba mówić o takich rzeczach, bo to nie jest nic, co by nie spotykało też innych osób. I nie mam pojęcia, jak się zmotywować do działania, nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Myślę o tej operacji bariatrycznej, ale z kim nie rozmawiam od strony medycznej i psychicznej przede wszystkim, to chyba nie jestem gotowa na to. I co z tego, że ja to zrobię, jeżeli nie jestem w stanie w tej chwili jakoś z głową się uporać i podejść sensownie do tematu, żeby zmienić coś w swoim życiu. Mama się przejęła tym, co powiedziałam i zobaczcie, robimy kanapki, ale tutaj widzę ugryzione, widzę czyjeś zęby. Nie, nie zęby, tylko uprosiło się. Wiem, śmieję się. Ale nie przeze mnie nawet. Słuchajcie, no wiem, że trochę popłynęłam i pomarudziłam, ale dużo osób pyta, jak dieta, jak postanowienie, czy jestem po operacji bariatrycznej. Nie, nie jestem. Dieta leży, kwiczy i macha nóżkami. Zero motywacji do jakichkolwiek zmian w życiu. Zawsze znajdzie się niby powód, nie? W sensie wymówka, nie powód, wymówka. Niemniej nie idzie mi. Tata i pani mama zrobiła mi śniadanie. U ciebie będzie taka sama kanapka, tylko z bułą. Co nieco ogarnięta na ryłku. Mam minuty do zebrania, jestem jeszcze w piżamie, więc szybko się przebieram w coś bardziej profesjonalnego, jakby to nie zabrzmiało. I startuję z dniem pracy, więc gdzieś tam w międzyczasie będę nagrywała, ale to już będą przebitki i spotykamy się na pewno w tej drugiej wieczornej części dnia. To jestem po dzisiejszej dawce spotkań. Nagadałam się, co nie w moja aż mnie policzki bolą. Widzicie, bo to wcale nie jest tłuszcz. To są mocno wyrobione mięśnia od uśmiechu i od gadania na mojej twarzy. Czemu się śmiejesz ze mnie? Co to za podśmiechujki? No, ale już to, co musiałam zrobić, zrobiłam, jeżeli chodzi o spotkania. Teraz druga część dnia pracy. Jeszcze tak do 16, czyli no tak wam mówię, jakbyście wiedzieli, która jest godzina. Jeszcze 2,5 godziny ciężkiej, wytężonej pracy, a później bierzemy się z panią mamą do robienia bigosu i pasztetów. Czy dzisiaj bigosu nie robimy? To dzisiaj tylko mięso przemielimy na paszę, w sensie ja przemielę, pani mama będzie mi dopingowała, a później się pojawię gdzieś w jakiejś takiej dziwnej czasoprzestrzeni, bardziej przestrzeni niż czaso. A no, zobaczycie. Słuchajcie, wyprowadzam rodziców. Akurat dobra wiadomość. Zaraz zabieram się i jedziemy. Przyznam, że w ogóle nie spodziewałam się takiego obrotu spraw. Niemniej, no, trzeba się pomóc im wywieźć, bo tego wszystkiego u nas jest multum. A piwnica jest cała zagracona. Nie ukrywam, że trochę przestrzeni nam się wszystkim przyda. Dojechaliśmy. Zimno w diabły. 4 stopnie na zewnątrz. W domu jeszcze zimniej niż na zewnątrz, bo całe 2 stopnie. Ale chciałam wam pokazać, bo mama przemeblowała się salonem. I to jest ten moment, w którym ja mogę wam jeden z pokoi w domu pokazać, bo jest od początku do końca skończony. No właśnie zrozumiałam, że jednak nie mogę wam pokazać ze względu na to, że zwieźliśmy tutaj pół piwnicy z Warszawy i wszystkie torby są na środku akurat właśnie tego pokoju, bo mama prosiła, żebym tu zostawiła, bo łatwiej będzie jej chować po komodach i do szafy. Nic nie szkodzi, co odwlecze, to nie uciecze. Przyjedziemy któregoś razu do pani mamy, jak już będą przeprowadzeni do końca i wtedy pokażemy. Ale chociaż wam pokażę meble. O, tu jest taki kącik, tam pani mama już barek zrobiła. Komoda, komoda, komoda. Książki. Tu? No, a tu już się zaczyna dziać, więc nie będę pokazywała dalszej części.
Teraz trzeba to wszystko rozpakować, pochować i brać się systematycznie za kolejne pomieszczenia, ale to już wiąże się z moim nakładem finansowym. Wróciłam, jestem już padnięta, jestem tak zmęczona, że ledwo nogami przybieram. Idę zaraz do wanny zmyć makijaż, umyć głowę i muszę jeszcze odpalić laptopa, żeby chwilę popracować przed jutrzejszym dniem i zebraniem. Więc jeszcze troszeczkę wyzwań przede mną. Kira mi się kręci koło nóg, dlatego spuściłam wzrok. Dobra, ale naszła mnie taka myśl dzisiaj, z Kubą już dosyć dużo rozmawiałam o moich ostatnich preferencjach co do wyboru filmów na YouTubie i dyskutowaliśmy na temat pewnej dość rozpoznawalnej obecnie pato influencerki z Krakowa, gdzie totalnie przypadłam w kociołku pato influencerskim i w tym uniwersum i zastanawiam się dlaczego, co mi to daje, po co ja to robię i co czerpię z tego, no bo tak, czy czuję się lepsze oglądając upadek człowieka? Nie, nie czuję się lepsze. Czy daje mi to rozrywkę? No jakąś mi to daje. Czy jest to prosta rozrywka? No jest to bardzo prosta rozrywka. Czy powinnam dawać atencję takim zachowaniom, takiej osobie? No nie. Czy lepiej mogłabym spędzić czas? No tak. A jednak za każdym kurde razem, jak są tylko streamy, to co robię? Trych, trach, trach. Oglądam. No, słabo. Muszę popracować w głowie nad tym, żeby jednak wybierać bardziej wartościowy content. No, mam jeszcze pewne przemyślenia odnośnie tego i w ogóle pato świadka, ale to chyba nie czas na teraz, na pogadanki. Idę do wanny, trochę chwilę się zrelaksować. Do dzisiejszego vloga będziemy powoli kończyć. Jak widzicie, już jestem po wieczornej toalecie. Oczy zaczerwienione od szamponu, nie szampana, szamponu. I mocnego demakijażu oczu. Niełatwo jest mieć ten tusz. Nie jest łatwo. Brwi już prawie nie widać, więc za chwilę będę miała się z nimi dobrze. Postanowiłam, że dzisiaj pitole. Nie będę już dzisiaj nic pracowała. Jest godzina 12 w nocy, to nie jest odpowiedni czas na ani pora na pracę. Jeżeli ktoś jutro będzie miał do mnie pretensje, trudno. Nie wyrobiłam się. To jest również forma dbania o siebie i o taką higienę życia pracy i życia osobistego, zachowanie balansu i to jest również mindfulness. Dobrze, moi drodzy, tymczasem ja już kończę, żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Kiedy on będzie? Któż to wie? Może jutro, może za tydzień, może za miesiąc. Wiecie, że nie jestem systematyczna ostatnio, natomiast tęskniłam za Wami.